Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partnice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Spotkaniem z Rudarem Plewlia piłkarze Śląska Wrocław rozpoczną swój 10. sezon w europejskich pucharach. Mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy już w czwartek o 20:45 na Stadionie Miejskim. Mecz trzeciej drużyny polskiej ekstraklasy z piątym zespołem Ligi Czarnogórskiej na razie cieszy się we Wrocławiu umiarkowanym zainteresowaniem. Do środy sprzedano niespełna 9 tysięcy biletów na to spotkanie. W czwartek na trybunach będzie mogło zasiąść maksymalnie 25 tysięcy kibiców, bo właśnie na tyle władze Śląska zgłosiły ponad 40-tysięczny obiekt. Wpływ na frekwencję z pewnością ma wakacyjna pora oraz niższa klasa rywala. Z pewnością jednak w dniu meczu fani bardziej zdecydowanie będą szturmować kasy i punkty przedsprzedaży biletów, dodają działacze Śląska. Warto dodać, że od wtorku kibice mogą kupować bilety na mecze brązowych medalistów Ekstraklasy w kolejnym punkcie sprzedaży – biurze podróży Azzurro Travel przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu. To już 17. punkt sprzedaży piłkarskich wejściówek na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Przed i po czwartkowym meczu z Rudarem kibice będą mogli korzystać z komunikacji specjalnej. Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T1, która od 18:30 do 20:00 kursować będzie na trasie Galeria Dominikańska – Stadion Wrocław. Po meczu fani będą mogli korzystać z linii T1 oraz T2, a także z dodatkowych autobusów linii S2. Rywale piłkarzy Śląska dziś zameldowali się we Wrocławiu. Wieczorem zawodnicy Rudaru przeprowadzą oficjalny trening na Stadionie Miejskim. Przed nim odbędzie się konferencja prasowa trenera zespołu Mirko Maricia. Śląsk na swoim obiekcie trenował dziś przed południem. Początek czwartkowego spotkania wrocławian z Rudarem o 20:45 na Stadionie Miejskim. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partnice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.